Iga Świątek skrytykowała terminarz w TAV Stavila za niezainotowanymi tenisistkami. Choć Iga Świątek w nowy sezon weszła dość niepewnie, oczekiwania wobec naszej zawodniczki wciąż są bardzo duże. 21-latka nie może zaliczyć z występu podczas tegorocznego Australian Open do najbardziej udanych. Ku zaskoczeniu kibiców Polka odpadła bowiem już w 1/8 turnieju, przegrywając z rewelacyjnie grająca 23-letnia Jelena Rybakina. Na szczęście nastroje polskich fanów tenisa poprawiła Magdalena Tte, która dzięki znakomitej grze awansowała do półfinalu turnieju w Melbourne. Niestety w kolejnym meczu musiała uznać wyższość swojej rywalki, świetnie dysponowanej Aryny Sabalenki, która ostatecznie zwyciężyła australijskie rozgrywki. Dla 31-letniej Polki jest to jednak największy sukces w karierze. Do tej pory najbardziej spektakularnym osiągnięciem tenisistki była trzecia runda turnieju Wielkiego Szlema. Dzięki znakomitemu występowi w Australii, Linette to awansowała także w rankingu w TA. Zawodniczka przesunęła się z 45 na 22 miejsce i tym samym po raz pierwszy znalazła się w najlepszej 30 tenisistek na świecie. Teraz Iga Świątek ma zamiar wrócić na wysokie obroty, ma na to znakomita okazję. 21-latka wystartowała bowiem w katarskim turnieju Total Energies Open. W drugiej rundzie rywalizacji bezproblemowo pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-0-6-1 w zaledwie 53 minuty. W ćwierćfinale Iga miała spotkać się z Belinda Bencic, jednak Szwajcarka niepodziewanie wycofała się z turnieju. Na konferencji prasowej po łatwo wygranym spotkaniu, Polka poruszyła pewien niełatwy temat. Tenisistka skrytykowała w TA za to, że premiuje przede wszystkim utytułowane zawodniczki. A tym, które dopiero zaczynają swoją przygodę z profesjonalnym sportem, utrudnia awans w rankingu. Wszystko przez zbyt wąski kalendarz, który nie pozwala początkującym tenisistkom na rywalizację w mniejszych turniejach. Ja jestem w bardzo dobrej sytuacji, bo wiem, że będę mogła zagrać w każdym turnieju, do jakiego się zgłoszę. Ale sporo moich rywalek ma bezwzględnie trudniej. Szkoda mi tych najbardziej poszkodowanych dziewczyn, które mogłyby w tym tygodniu powalczyć w innym mieście, zdobyć trochę punktów i zarobić pieniądze, tłumaczyła. Choć problem bezpośrednio jej nie dotyczy, Iga Świątek postanowiła wstawić się za niezainotowanymi koleżankami. Czy jej słowa przyczynia się do zmian terminarzu rozgrywek w TA?